Mateusz Rybarczyk z pola pierwszego, z pola drugiego, niestety pustka taśma Mateusza Majewskiego, no zaprzestała mu szans na dzisiejsze, z dzisiejszy ten oto bieg. Igor Kurzak z pola trzeciego i Eddie Orzu z pola czwartego. Czekamy teraz na orgit od kierownika startu. I mamy już orgit, czekamy na zieloną lampkę. Zielonka lampka się już pali. A taśma idzie do góry, najlepiej Igor Kurzak, chociaż teraz, no tak, najlepiej Igor Kurzak, właśnie to on zyskuje teraz pierwszą pozycję, tuż za nim Mateusz Rybarczyk, który będzie go gonił. Eddie Orzeł tam na samym końcu, już cię nie liczy, już odbitka, jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, nie będzie się liczył już w tym oto biegu. Igor Kurzak, no, trzyma kredę, trzyma, ma wszystkie póki co sposoby, aby utrzymać Rybarczyka za nim, za plecami, chociaż Rybarczyk tam jedzie szerzej, Rybarczyk, pod niego, znalazł miejsce, znalazł pestkę miejsca dla siebie. I teraz jedzie już raczej po pewną jedynkę, chociaż Igor Kurzak próbuje odbić, próbuje, ale nie na tym biegu się kończy to wszystko. Pierwszy przyjeżdża Mateusz Rybarczyk, następnie Igor Kurzak i Eddie Orzeł ostatni. Mateusz Rybarczyk świetnie wykorzystał no, moment zawahania Igora Kurzaka, który odjechał od kredy i wjechał bezpardonowo pod niego. Świetny wyścig 16, naprawdę. Do samego końca była rywalizacja. Świetny atak Mateusza Rybarczyka. No i też warto tutaj dodać, że Mateusz Rybarczyk nie jest poszkodowany przez to wszystko, bo on wygrał pierwszą odsłonę biegu. Teraz, no, po pierwszym łuku był ostatni za całą stawką, ale mimo wszystko w świetnym stylu dał radę wyjść na prowadzenie. No i panowie dali nam tutaj naprawdę niezłe show.